Korowód z wieńcami zmierzający do polowego ołtarza to nieodzowny element uroczystości dożynkowych. Tym razem święto dziękczynienia za plony w powiecie kolneńskim i gminie Kolno odbyło się we wsi Czerwone i połączone było z jubileuszem 600-lecia tej miejscowości. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ksiądz infułat Lucjan Święszkowski z Warszawy, rodzinnie związany z gminą Kolno. Cieszę się bardzo, że mogę być tu, dlatego że zawsze się czułem miejscowy, stąd. Zawsze tylko mówiłem, że tam do pracy poszedłem, ale korzeniami i uczuciami i po prostu pochodzeniem i mentalnością czuję się właśnie tutejszym. Moja wieś Rydzewo, która była w XIX wieku połączona z dwóch wsi, Rydzewo i Święszki, też pochodzi z tego czasu mniej więcej, trochę pewnie młodsza, ale też właśnie z nadania książąt mazowieckich. A więc z wieku XV również. Także czujemy się jakbyśmy mieli wspólną historię, jakby wspólne odniesienie do, wtedy również i do władz, jakie były, do książąt mazowieckich, którzy tutaj osadzali ludzi. I dzisiaj dziękujemy za te 600 lat lokacji tej wsi, takiej oficjalnej lokacji. Na szczęście wasz dokument zachował się. Wasz dokument jest w archiwum, możecie go czytać, został przetłumaczony, udostępniony. To jest takie poczucie, że wam się udało, że macie takie legalne pochodzenie, zachowane, przechowane właśnie do dnia dzisiejszego. Czujecie po prostu ten powiew historii za sobą. Nie jesteście znikąd. Tu się urodziliście, tu się przywiązaliście do tej ziemi. I dlatego dzisiaj dziękujemy za te 600 lat, za te wszystkie trudy naszych tu poprzedników, wszystkich całych tych pokoleń, które tu żyły, które tworzyły klimat tej ziemi, które tworzyły całą historię, które walczyło o jej wolność, o jej niepodległość i które również cierpiały na tej ziemi. Za to wszystko dzisiaj Panu Bogu dziękujemy. Dziękujemy też za zbiory, bo również ta okazja nas tutaj zgromadziła, za zbiory tegoroczne, skromniejsze niż kiedykolwiek, ale Bogu dziękujemy. I za to. Raz są bogatsze zbiory, raz są skromniejsze w tym roku. Te nasze tereny zostały właśnie dotknięte suszą. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił zespół ludowy Czerwieniacy. Ceremonię dożynkową od powitania gości honorowych rozpoczęli Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński. Obaj podziękowali rolnikom za całoroczną pracę. Zaprosiliśmy Państwa właśnie do Czerwonego, ponieważ w tym roku ta jedna z największych miejscowości w naszej gminie obchodzi jubileusz 600-lecia. Dla mnie jako gospodarza gminy Kolno dzisiejszy dzień to szczególne wydarzenie. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i bardzo się cieszę, że będziemy wspólnie świętować dożynki, najważniejsze rolnicze święto właśnie tu w Czerwonym. Drodzy rolnicy, msza święta, w której wszyscy wspólnie uczestniczyliśmy, to jeden z najważniejszych elementów dożynkowej tradycji. Od pokoleń dziękujemy Bogu za żniwa, za zebrany plon. Czynimy tak bez względu na okoliczności, w jakich przyszło pracować rolnikom, czy na jakość zbiorów.
wyrażamy wdzięczność, bo taka jest nasza wiara i tradycja, bo tak robili nasi przodkowie i głęboko wierzę, że tak robić będą też przyszłe pokolenia. W tym roku żniwom towarzyszył rekordowy upał. Dał się we znaki nam wszystkim. Efekty suszy widać na polach gołym okiem. Jej skutki nie trudno przewidzieć. Wasze troski nie są nam obce. Każdego dnia spotykamy się w urzędzie, gdzie składacie wnioski dotyczące strat spowodowanych suszą. Wiecie, że służymy wam radą i pomocą, chociaż nie od nas zależy, jaką pomoc otrzymacie. Wspólnie z pracownikami urzędu robimy wszystko, by wesprzeć was w trudnej sytuacji. Dzisiejsze święto niech będzie wytchnieniem dla nas wszystkich. Na chwilę zapomnijmy o troskach. Dożynki to przecież czas radości. To najlepszy moment na wyrażenie szacunku i uznania dla waszej ciężkiej pracy. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, dostojni goście, mieszkańcy powiatu kolneńskiego. Dzisiaj spotykamy się, by za całoroczny trud podziękować wszystkim związanym z rolnictwem i dbającym o zagospodarowanie plonów. To także poprzez uczestnictwo w uroczystej mszy świętej, okazanie wdzięczności boskiej opatrzności i prośba o błogosławieństwo na przyszły rok. Szanowni państwo, nasze dzisiejsze święto nie jest tak radosne, jak tego oczekiwaliśmy. Trudno jest świętować, gdy z powodu dotkliwej suszy trapi nas niepokój o własny byt, gdy zagrożony jest los wielu gospodarstw. W czasie święta dziękczynienia najważniejszy jest obrzęd dzielenia się chlebem. Bochenek upieczony z tegorocznych plonów przynieśli starostowie dożynek Małgorzata i Marcin Antosiewiczowie z Czerwonego. Gospodarzu, przyjmij ten bochen chleba wypieczony z mąki tegorocznych ziaren. Kraje go i dziel sprawiedliwie. Nie dużo, nie mało. Tak, żeby każdemu go stało. Z ogromną wdzięcznością i szacunkiem przyjmuję ten dożynkowy bochen chleba. To jest ciężka praca rolnika. Obiecuję, że będę go dzielić sprawiedliwie. Niech chleba dla nikogo, ani w gminie, ani w powiecie, ani w naszej ojczyźnie nie zabraknie. Bardzo dziękuję. Widzicie państwo, ile trudu potrzeba, żeby się chlebem podzielić. Jako gospodarz powiatu przyjmuję ten chleb i obiecuję go dzielić sprawiedliwie. Święto dziękczynienia za plony oraz jubileusz 600-lecia wsi to także okazja do podziękowania za pracę i uhonorowania medalami osób szczególnie zasłużonych dla lokalnego środowiska. Brązowym Krzyżem Zasługi został uhonorowany Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie. Medal wręczył Andrzej Mejer, wojewoda podlaski wraz z przedstawicielami samorządu. Chciałbym bardzo pogratulować panu tego odznaczenia. Widzę, że jest to znaczenie niezwykle zasłużone. Jest pan osobą bardzo zasłużoną dla tej miejscowości. Jest pan de facto człowiekiem orkiestrą i to w przenośni, jak i naprawdę. Serdecznie panu jeszcze raz gratuluję. Za rolniczy trud podziękowali także poseł Lech Antoni Kołakowski i Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uroczystość Święto Plonów to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych.
od wieków zakorzeniony w tradycji duchowości naszego narodu. To symboliczny czas dziękczynienia Panu Bogu za pomyślne plony oraz dziękowania rolnikom za ich całoroczną pracę. To czas przypomnienia, że każdy z nas korzysta z efektów waszej pracy. To dzięki niej budujemy pomyślność naszej ojczyzny i jej obywateli. W tym dniu przy ołtarzu wypełnionym darami ziemi prosimy wspólnie: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Panie. W tym roku widzimy, jak mało zależy od nas, jak dużo zależy od błogosławieństwa góry, bo niestety możemy planować sobie, możemy zakładać, tworzyć plany, harmonogramy, a później na tyle, na ile nam Bóg pozwoli, możemy to zrealizować. Ale musimy się spotykać, rozmawiać o tych problemach, cieszyć z tego, co jest. Przedstawiciele lokalnej społeczności zostali uhonorowani medalami Zasłużony dla rolnictwa. Organizacja takich jubileuszów ma za zadanie jednoczyć mieszkańców danego terenu, ma też chronić od zapomnienia nasze piękne tradycje i kultywować, przekazywać o następnym pokoleniom, chronić od zapomnienia. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe, które musimy pielęgnować, przekazywać. Trzeba to kultywować, bo jakby nie było, nasi przodkowie, dziadowie, pradziadowie oddawali życie, zdrowie niejednokrotnie poświęcali w obronie tej ojczyzny, także my nie mamy, myślę, innego wyjścia, jak chronić i dbać o tę naszą spuściznę. Szczególne podziękowania otrzymali lokalni przedsiębiorcy oraz rolnicy współpracujący z Mlekpolem. Ziemia Grajewska, całe Podlasie są to bardzo rdzenne tereny. Zawsze była kultywowana tradycja ojców, gdzie były przekazywane ziemie z dziada, pradziada, jest kult ziemi. Zawsze tutaj można spotkać przyjazność i kulturę, jak też kultywowanie tradycji. Ten rok i następny rok może być trudny dla rolnictwa. Niemniej jednak, jeśli chodzi o spółdzielnię mleczarską Mlekpol w Grajewie, sytuacja jest bardzo stabilna, staramy się wspomagać naszych rolników. Po uroczystościach związanych ze świętem dziękczynienia za plony, uczestnicy zgromadzili się przed siedzibą biblioteki w Czerwonem.
Obchody związane z jubileuszem 600-lecia Czerwonego przygotowali mieszkańcy wsi. Spotykamy się dzisiaj na uroczystości 600-lecia wsi Czerwone. Dzisiaj mamy przygotowany program dla naszych wspaniałych gości, mianowicie odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie wszystkim pokoleniom mieszkańców wsi Czerwone. Mamy też pokaz grup rycerskich, rekonstrukcyjnych grup rycerskich, wybijanie dukata czerwińskiego na jubileusz 600-lecia wsi Czerwone. Mamy też jeszcze wiele innych atrakcji, konkursów dla dzieci, zabaw i zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy. W czasie uroczystości odczytana została treść aktu lokacyjnego wsi, który nadał książę Janusz Mazowiecki, przebywający wtedy na zamku w Ciechanowie. Janusz starszy z Bożej łaski, książę Mazowsza i ziem ruskich, pan i dziedzic czerski. Oznajmujemy wszystkim i każdemu z osobna, którym jest to potrzebne, tak teraźniejszym, jak i przyszłym, do których wiadomości przyjdzie niniejsze pismo, że mając wzgląd i zważając na wierne służby świadczone wiernie i ofiarowane nam przez Marcina zwanego Kostro, starostę z Ostrołęki, i które następnie mają być ofiarowane księciu razem z jego dziećmi. Ze względu na powyższe zasługi daliśmy mu i jego dzieciom sołectwo w mającym być na nowo lokowanym naszym dziedzictwie Czerwonysto, położonym w powiecie warszawskim koło Nowogrodu. Dajemy, darowujemy, przypisujemy, oddajemy na własność i zadajemy odtąd łaskawie prawdziwym tytułem dziedzicznym, wieczyście i na zawsze. Z powodu tego sołectwa będzie mieć w przerzeczonym dziedzictwie co dziesiątą włókę osiadłą. Będzie mieć następnie co trzeciego denara z karczm tamże postawionych i mających być postawionymi. Będzie mieć następnie i jego dziedzicowie będą mieć po wieczny czas co trzeciego denara sądów tamże z każdej rzeczy osądzonej wewnątrz granic. Dlatego niech będzie wolno przerzeczonemu Marcinowi i jego dzieciom przerzeczone sołectwo trzymać, mieć, rządzić, zarządzać oraz bez przeszkód i spokojnie posiadać powieczne czasy. Proszę o odsłonięcie tablicy. Dziękuję. Pomnik upamiętniający 600-lecie lokacji wsi poświęcił ksiądz infułat Lucjan Święszkowski. Mieszkańcy Czerwonego są przykładem przedsiębiorczości i gospodarności dla całego regionu. Przy samym wjeździe do Czerwonego wjeżdżających wita rzeczywiście ten bardzo ładny budynek. To jest budynek, który powstał w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest to taka inwestycja, która ma służyć mieszkańcom, ludności Czerwonego, ale i nie tylko. Tutaj mieści się nie tylko koło gospodyń wiejskich, nie tylko zespół śpiewaczy, ale również ochotnicza straż pożarna. Jest to miejsce, które tętni życiem. Tutaj zresztą byliśmy świadkami występów zespołu Czerwieniacy, również Stowarzyszenie Kawcuki i koło gospodyń wiejskich. Takie budynki warto mieć, ponieważ one skupiają wszelką aktywność. Aktywność ludzi, którzy chcą się podzielić z tym, co mają w sobie najlepsze. Chcą mile spędzać czas, a jednocześnie się rozwijać. Jak najwięcej oczywiście dawać z siebie innym. Od niedawna, od kilku miesięcy dosłownie, również mieszczą się tutaj sesje Rady Gminy Kolno, ponieważ chcemy rzeczywiście w gminie wykorzystać każdy potencjał. A tym potencjałem między innymi są budynki i ten budynek w Czerwonym również. Miejscowość Czerwone liczy ponad 1000 mieszkańców i jest to miejscowość właśnie na pograniczu. Jeśli chodzi o kulturowość, to na pograniczu Mazowsza, Kurpi, Mazur. I to wydaje mi się być też siłą tej miejscowości, ponieważ z tych regionów coś mieszkańcy zaczerpnęli. Jest to miejscowość historycznie przygraniczna. Tutaj niedaleko tej miejscowości, miejscowości Wincenta, przez rzekę Wincencianka ciągnęła się granica. I to granica wielowiekowa pomiędzy nie tylko miejscowościami, ale i
krajami i państwami. Dlatego ta miejscowość jest zahartowana, jeśli chodzi o utrzymywanie własnej tożsamości, budowanie w takiej wiary i budowanie takiego swojego systemu wartości. I robią to również i dzisiaj. Ta aktywność jest tym sposobem właśnie, żeby można było rzeczywiście być dumnym z faktu bycia mieszkańcem gminy Kolno, faktu bycia mieszkańcem Czerwonego. Mieszkańcy rzeczywiście mają dużo zaoferowania. Ja jako wójt gminy Kolno doświadczam tego niejednokrotnie, ponieważ tak jak dzisiaj, zwróćcie Państwo uwagę, uświetniają tą uroczystość. Rzeczywiście to są obchody również 600-lecia miejscowości Czerwone, ale inne uroczystości nie mogą się obyć bez udziału reprezentacji mieszkańców Czerwonego, bo oni naprawdę mają od siebie dużo do przekazania innym. Festynowi towarzyszyły pokazy rycerskie i pokazy średniowiecznego rzemiosła. Dożynki i jubileusz są także okazją do środowiskowych spotkań i zabawy. Jak co roku na dożynkach gminy Kolno gościnnością wykazały się gospodynie z Borkowa, Czerwonego i Zabiela. Na scenie zaprezentowały się także gminne zespoły – Czerwieniacy, Zabielanki, Magnum Noli z Lachowa i Dożynkersi. Gwiazdą wieczoru był zespół Maxel, a na zakończenie wystąpił zespół Robins.